witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szybson i ten dziwny wstęp tutaj z moim psem. Nieważne, nie było tematu, to się po prostu wydarzyło. Zanim rozpoczniemy odcinek, zostawcie kciuczki w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ filmy są codziennie o godzinie 19:19. Więc zachęcam oczywiście do tego, żeby, prawda, być częścią tego wszystkiego. I miałem wam dzisiaj powiedzieć ważną informację jakąś, prawda, jeżeli zostawicie dużo łapek pod poprzednim odcinkiem, ale... Chcesz ze mną być na filmie? Miałem wam powiedzieć o tym, co będzie się działo na walentynki i tak dalej, ale nie wiem jeszcze, czy zostawiliście dużo łapek w górę, z tego powodu, że nagrywam to zaraz po tamtym odcinku. Więc nie powiem wam jeszcze dzisiaj, ale możemy się umówić tak, że napiszcie w komentarzu, jak myślicie, co się będzie działo w walentynki, a jeżeli zgadniecie, to na przykład zostawiam serduszka pod komentarzami osób, które zgadną. Może tak zróbmy. O! Tym razem nie rozdam wszystkim, tym razem dam serduszka pod komentarzami tylko osobom, które zgadły. Tylko oczywiście będę rozdawać to przez kilka jakichś tam, wiecie, kilka jakichś komentarzy, bo później będzie tak, że jak kilka serduszek porozdaję, to to po prostu, wiecie, wszyscy zaczną pisać, bo zobaczą, które serduszka mają komentarze, więc po prostu postaram się rozdać wszystkim, ale nie obiecuję, że wszystkim się uda, bo później może być niezły, niezły spam. W każdym razie, dzisiaj na odcinku będziemy rozszyfrowywać wiadomość, którą przejąłem od Milki. Jestem na Palionowie i jak widzicie, mam książkę, w której jest ten szyfr. Jest właśnie rozpisane właśnie, co tutaj, prawda, ma być, i pies ze mną tutaj siedzi. I ty, ja dobrze się bawisz na filmie. Super się bawisz. Lubisz Minecraft? Ja też lubię. A chcesz odcinek, jak uczę psa grać w Minecraft? Chcesz taki nagrać? Bardzo chcesz? Naprawdę? Ty umiesz? Masz kciuki w ogóle? A ty wiesz, co ja do ciebie mówię? Rosyjskie napisy. A masz mnie gdzieś? Rosyjskie napisy tu, będziemy tłumaczyć zaraz. Ty nie pani Majosz? Super jesteś. Dobra, nieważne. Dzisiaj będziemy rozszyfrowywać wiadomość, którą, tak jak powiedziałem, przejęliśmy od Milki i pies już się na mnie obraził, uznał, że jednak nie chce być częścią tego odcinka. No trudno, czasem tak już bywa. Więc ja oczywiście kopiuję tą całą wiadomość, ponieważ dzisiaj zaczniemy odcinek nie w Minecrafcie, bo dopiero później przejdziemy do Minecrafta, ale najpierw musimy przejść do Google Tłumacza. Dlaczego? Ponieważ ja nigdy w życiu nie uczyłem się rosyjskiego i znam tylko różne takie zwroty, których lepiej przytaczać nie będę, ponieważ są niecenzuralne, więc może lepiej nie, ale weźmy na Google Tłumacza i sprawdźmy, co dokładnie może oznaczać to, co jest tam napisane w tym, więc musimy wybrać sobie przede wszystkim język rosyjski. Rosyjski, nie wiem, czy lubicie język rosyjski? Ja szczerze przyznam, że dla mnie te rosyjski i ukraiński są takimi językami, które raczej gdzieś nie wybrzmiewają u mnie jakoś tak, że wow, ale fajnie. Ale wiecie, nieważne, to jakby nie dyskryminuje, nie? Po prostu mi nie siedzi język, nie? Ale czekajcie, nie umiem, tu jest rosyjski, dobra, znalazłem rosyjski. W każdym razie możecie napisać w komentarzu, co wy sądzicie o tych językach. Więc uwaga, teraz w momencie, kiedy ja kliknę Ctrl V, kiedy wkleję tu ten tekst, dowiemy się, co tak naprawdę oznaczało to, co jest zaszyfrowane w książce od Milki. Dowiemy się tak naprawdę, czego planuje, i obawiam się, że będzie to coś złego. Ale dobra, uwaga, Ctrl V. A, przetłumaczono nam na angielski, dobrze, dobrze, teraz kliknijmy sobie polski. Uwaga, zdejmowane pomysły. Obiad, ciasto, impreza, pogłaskać owce, dom z duchami, kino, teatr. Okej. Nie wiem totalnie, o co tutaj chodzi. Jedyne co to wiem, że jestem w Minecrafcie, w którym stoję obok wody i ciągle słyszę, jak ta woda spływa, więc może podejdę sobie gdzieś dalej. Ale nie wiem totalnie, o co chodzi z tym napisem i o co tu, co tutaj jest planowane tak naprawdę, no bo zdejmowane pomysły. O co może chodzić z zdejmowanymi pomysłami? Wiecie, może chodzić o... o coś nielegalnego, o coś... Co można zdejmować? O, może tak, można zdejmować czapkę z głowy, można zdejmować, nie wiem, można zdejmować obraz ze ściany, można zdejmować... Jest jeszcze jedna rzecz, którą można zrobić. Snajper może kogoś zdjąć, ale... Ale nie wiem, czy o to chodzi, aczkolwiek można by było to przemyśleć, no bo... O kurczę, czekajcie. Jeżeli tutaj jest zaszyfrowana wiadomość, bo wiecie, jakby Google Tłumacz jest taki, że on nie do końca tłumaczy tak, jak powinno być, to czasami się różnie bywa, że tak powiem. I niekoniecznie to, co jakby Emilia chciała zapisać, to niekoniecznie to Google Tłumacz musiał tak dosłownie przetłumaczyć, tylko to jest tak mniej więcej przetłumaczone, nie? No, na przykład tutaj wydaje mi się, że kino i teatr to na przykład co dobrze, czy ten dom z duchami, ogólnie te słowa wydaje mi się, że dobrze, ale wydaje mi się, że to jest przetłumaczone nie do końca tak, jak powinno być, bo zdejmowane pomysły...
tutaj są jakby nietrafne za bardzo, wiecie o co chodzi, nie? Że to takie jest troszkę dziwne. Więc wydaje mi się, że mogło jej tutaj chodzić... No, w najgorszym... No w sumie, kurczę, no bo nie będzie ściągać obiadu, nie będzie ściągać ciasta, nie będzie ściągać imprezy jakby, no bo jak to zdejmować? Wiecie o co chodzi, jak zdejmować pogłaskanie owcy? Ale można, prawda, zaplanować jakieś ataki w trakcie obiadu i kogoś zdjąć w trakcie obiadu. Można zrobić atak w trakcie jedzenia ciasta, w trakcie imprezy, w trakcie głaskania owcy, w domu z duchami, w kinie i w teatrze. I... Może nie powinienem tak myśleć, bo jest to takie myślenie bardzo, wiecie, jakby bym powiedział bardzo złe, nie? Że ja tutaj jakby myślę o jakimś zamachu napoleonowie ze strony Milki. No ale na to by wychodziło, że ona podczas jakiegoś obiadu, podczas jedzenia ciasta i podczas imprezy, podczas pogłaskania owcy, podczas domu z duchami, podczas kina i teatru będzie chciała coś zrobić, tylko za bardzo nie wiem co. I to mnie... Przeraża, szczerze przyznam. Nie wiem za bardzo, co mam z tego myśleć. No, inaczej, musimy jakby wybrać jakąś decyzję po prostu, podjąć decyzję, czy traktujemy to pozytywnie, czy negatywnie. Wydaje mi się, że zawsze lepiej jest traktować coś negatywnie i po prostu pozytywnie się zaskoczyć, niż traktować to pozytywnie i być rozczarowanym bardzo. Pies bardzo chce tutaj do mnie wejść. No dobrze, zapraszam. Więc podsumowując to wszystko, ja wracam w tym momencie na Minecrafta i... Szczerze, nie wiem, co mam o tym myśleć. Mamy tą książkę, więc wydaje mi się, że powinniśmy ją ukryć w jakimś bezpiecznym miejscu, więc przydałoby się zrobić jakąś po prostu, że tak to mówimy, skrzynkę dodatkową, a nie mam już więcej skrzynek, więc musimy sobie dorobić. Tak samo miałem tutaj dać więcej craftingów i nie dałem, więc musimy dorobić też później crafting więcej, ale to zrobię poza odcinkiem. Już dobra, musimy schować tą skrzynkę gdzieś. Pytanie teraz, gdzie ją schować, tak żeby ona była bezpieczna. Wiecie co, wydaje mi się, że jakbyśmy zrobili tutaj dziurę, i tam dziurę. O, i tu postawimy. No. 300 IQ. Albo jeszcze lepiej bym mógł zrobić. Chociaż może nie. To jest za duże zabawy, bo musielibyśmy się bawić w hopę. O kurde, Milki wlazła na serwer. O nie! O nie! Nie, to jest moment, w którym musimy bardzo uważać, bo muszę bardzo szybko schować tą książkę, żeby ona nie zauważyła, że ja tutaj cokolwiek robię, więc mam nadzieję, że nie zobaczy tego miejsca. Nie zdradzajcie jej, że mamy tą książkę, to bardzo będzie niedobre, jak zdradzicie jej, bo ona wtedy będzie wiedziała, że my tutaj, prawda, coś planujemy przeciwko niej. Ja to bym jedyne, co chciał zrobić, to może na przykład teraz wyjść z domku i zobaczyć, co ona będzie robić, co ona będzie planować w ogóle. Ona gdzieś tam biega po chacie swojej, więc całkiem ciekawie, że tam coś łazi, ale co ona planuje, tak naprawdę za bardzo nie mam pojęcia. Dobra widzowie, jestem blisko chaty od Emilii, więc tutaj możemy, prawda, przejść sobie lekko boczkiem i zobaczyć, co tutaj się, kurczę, będzie działo. Bo jestem ciekaw, co ona w takim razie tutaj będzie teraz robić. Jest tam w tym magazynie, ojej, tam te ziemniaki zabrałem w poprzednim odcinku, o nie, to było przed chwilą. Więc ona teraz tak naprawdę chyba to odkrywa w tym momencie. Stoi tam, dobra, idzie na górę gdzieś. Ja jestem ciekaw, co tam się dzieje, więc o nie, co tu się dzieje? I nagle pełno osób wchodzi na serwer. Jeszcze przed chwilą miałem cięcie chwilowe, bo musiałem se kichnąć. I na serwer też wszedł Dave, więc nagle jest dużo ludzi na serwerze. To jest mega podejrzane. Ale dobra, czekajcie, obejdźmy tutaj to dookoła. Czy to jest jakieś okno, w którym ja bym mógł... Ona tam nie ma żadnego okna na tym strychu. Nic tam nie podejrze nawet. To jest niemożliwe teraz do tego, żeby tam cokolwiek podejrzeć. Dobra, musimy w takim razie wejść do domu na szybko. Ja słyszę, że ona tam jakieś skrzynki otwiera, nie? To jest ogólnie mega, mega fajnie, nie? Że ona tu coś kmini. No więc musimy tutaj sobie szybko tak, prawda, wejść. I wiecie co? Mam pomysł. Idziemy tutaj naszej tajnej bazy, którą zrobiliśmy w trakcie siedzenia pod łóżkiem. Zobaczymy co... I co jest? Co jest? Dlaczego to nie działa? Co jest grane? Okej, dobra, to jakoś tak... Tu była na dole? O kurde, nie zauważyła mnie? Dobra, mamy spokój chyba, ale co jest grane? Jak to się mogło wydarzyć, że ona zlazła na dół i nie zauważyła, że ja tu jestem? Jak? To jest niemożliwe przecież. Dobra, wchodzimy tutaj do tej naszej tajnej bazy, którą mamy przygotowaną. Otwórzmy sobie to, żeby tutaj cokolwiek widzieć. I tu by się przydało, wiecie co, zrobić taką płytkę jeszcze też dać. Ale dobra, tu nie mam drabiny dalej zrobionej. Dobra, co ona tam robi? Nic tam nie widzę. To jest kurde najgorsze, że ja tam nic nie widzę. Więc musimy sobie jakoś pomóc. Chyba tu jakimś podsadzeniem się czy coś. Aczkolwiek, no nic nie podsadza się. Ja nawet nie wiem, gdzie ona jest. Nie wiem, zgubiłem ją. Dobra, wiecie co? Plan inny. Robię tak, wychodzę tu.
tradycyjnie wynosimy się stąd po prostu. Mam tu te slaby jakieś. No, ale to wrócę kiedy indziej. Dobra, to już na razie nie ma znaczenia. Jakby nie wiem, co mam tutaj nawet zrobić, po co mam tutaj siedzieć, więc po prostu się stąd wynoszę. Tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na kolejnym filmie już jutro o godzinie 19:19. I jutro obiecuję, że jak będzie dużo komentarzy i dużo łapek w górę, zdradzę wam, co się będzie działo w walentynki, więc koniecznie subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Widzimy się jutro. Pozdrawiam, cześć. Pa, pa.